Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tak jak obiecałam w moim ostatnim filmie z 17 maja, przychodzę dzisiaj do Was, żeby dać Wam najświeższe informacje z tego, co dzieje się w tym momencie w Izraelu. Słuchajcie, jest co świętować. Dzisiaj, 21 maja, o 2 w nocy czasu lokalnego, weszło w życie zawieszenie broni. Bardzo czekaliśmy na ten dzień i oczywiście samo zawieszenie broni nie daje nam gwarancji na 100% spokój. To nie jest też koniec konfliktu, który się toczy tutaj latami, ale daje nam jakiś relatywny spokój ducha na nadchodzące dni. Jeżeli nie widzieliście jeszcze moich poprzednich filmów, które kręciłam na gorąco podczas eskalacji tego konfliktu, pod filmem w opisie na dole zostawię Wam link do playlisty, gdzie one się znajdują. Jeżeli nie do końca orientujecie się, co się tutaj stało, dlaczego, jak to się wszystko odbywało, bardzo Wam polecam, żeby to obejrzeć chronologicznie i na samym końcu wrócić właśnie do tego filmu. Okej, ostatni update dałam Wam 17 maja w poniedziałek. Sytuacja w Tel Awiwie przez ten cały czas była dość spokojna. Ostatnie syreny, tak jak wspominałam, słyszeliśmy 15 maja w sobotę. Wydaje mi się, że poszedł tam jakiś deal pomiędzy Izraelem a organizacją Naha, coś w stylu: wy nie będziecie bombardować nam dużych wieżowców, my nie będziemy strzelać w kierunku Tel Awiwu. Niestety ostrzały na miejscowości położone w pobliżu strefy Gazy, czyli na Berszewę, Aszdod i Aszkelon, trwały aż do samego końca. W tym tygodniu spokojna dotąd północ również usłyszała syreny. Były to rakiety wystrzelone z Libanu. Póki co sytuacja na ulicach w tych najbardziej konfliktowych miastach wydaje się delikatnie uciszać. Ja dzisiaj byłam w Jafo i wyglądało to tak. Jak widzicie, chodzę po Jafo i jest spokój. Nic się nie dzieje. To jest też taka lepsza dzielnica Jafo, więc mnie trochę nie dziwi. No ale byłam w sklepie. Wszystko w porządku. Cisza na ulicach. Także chyba faktycznie już będzie święty spokój. Jak wrócę do domu, to sprawdzę, jak wygląda sytuacja w innych dzielnicach i w innych miastach. No ale tak jak widzicie, tutaj absolutnie nie dzieje się nic. Okej, to była sytuacja na głównej ulicy. Potem weszłam bardziej w dzielnicę i widziałam dwa spalone samochody, które najwyraźniej czekały na jakiegoś rzeczoznawcę z ubezpieczalni. Nie nakręciłam tego, bo nadal czułam, że może to nie jest dobry pomysł, żeby wyciągać telefon i to kręcić. Więc uwierzcie mi na słowo. Pomimo tego wszystkiego, knajpy nadal były pełne. Restauracja z hummusem Abu Hassan była busy jak zawsze. A o tym, że Izraelczycy bardzo szybko wracają do normalności, w cudzysłowie, może świadczyć między innymi to wydarzenie. Tego samego niestety nie możemy powiedzieć o Jerozolimie. Dzisiaj jest piątek, a co się z tym wiąże? Muzułmanie tłumnie wyruszyli do meczetu Al-Aqsa na swoje piątkowe modlitwy. W tym momencie czytałam relacje z dwóch stron i do końca nie wiadomo, kto zaatakował pierwszy, ale skończyło się zamieszkami pomiędzy muzułmanami a izraelską policją. Na ten moment mamy około 15 osób rannych. Zamieszki wybuchają również w West Bank, między innymi w takich miastach jak Nablus, Betlehem i Hebron. Jakby tej sytuacji konfliktowej było mało, w Izraelu mamy kolejny problem. Jest tu ogromny problem z utworzeniem rządu. Wybory odbywały się już 4 razy i nikt nie jest w stanie utworzyć takiego rządu, który by przetrwał do końca kadencji. W tym momencie piłka jest po stronie Jaira Lapida, ale jeżeli on nie będzie w stanie zjednoczyć sobie 61 posłów, na co na ten moment wygląda, że niestety tak będzie, będziemy mieć tutaj kolejne 3 tygodnie kompletnego chaosu i walki o władzę. Bibi oczywiście nie odpuści. Jeżeli podczas tych 3 tygodni posłowie znowu nie dojdą do żadnego porozumienia i nie będzie większości, czekają nas 5 wybory, 5 października. Więc jak widzicie, jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę niemożliwość stworzenia rządu przez ponad 2 lata,
lockdowny przez ostatni rok i jeszcze teraz ten konflikt, no to tego jest po prostu za dużo. Izrael, jak to Izrael, jakoś sobie z tym radzi, ale do stabilizacji tej sytuacji jest naprawdę bardzo daleko. Podsumowując, ten konflikt trwał on 11 dni. Po stronie palestyńskiej zginęło około 243 osób, po stronie izraelskiej 12 osób. Organizacja Naha wystrzeliła w stronę Izraela około 4300 rakiet, a IDF zbombardował około 1000 celów w Strefie Gazy. Więc bardzo proszę, trzymajmy kciuki, żeby już nie było więcej ofiar po żadnej ze stron. I to wszystko było jak jakiś zaskakujący, straszny film. I ja do tej pory nie mogę ogarnąć, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Konflikt konfliktem, ale życie musi toczyć się dalej. Najlepszym tego wyznacznikiem jest to, że izraelska reprezentantka Eden Allen poleciała do Rotterdamu i zakwalifikowała się do ścisłego finału konkursu. Jako że mamy jeszcze chwilę czasu, a mam nadzieję, że na ten moment, na tę chwilę, jest to mój ostatni film na temat tego konfliktu, chciałabym Wam opowiedzieć o Iron Dawn, czyli żelaznej kopule, bo zauważyłam, że ten temat Was bardzo interesuje. Więc Iron Dome jest to izraelski system obrony powietrznej. Po II wojnie libańskiej w 2006 roku, kiedy to na Izrael spadło ponad 4000 rakiet, Izrael zaczął pracę nad żelazną kopułą. Ma ona oczywiście za zadanie przechwytywać i niszczyć pociski i rakiety. Iron Dome działa na powierzchni około 150 km2, jest w stanie przechwycić wiele pocisków w tym samym czasie, a skuteczność tego systemu sięga 90%. Jak to działa? Iron Dome posiada dwa systemy, David Sling oraz Arrow. Gdy radary wykryją, że rakieta może spaść na tereny, które są zamieszkane, wystrzeliwuje w nią pocisk z baterii, która znajduje się na lądzie. Pocisk ten niszczy rakietę w powietrzu, więc jeżeli w Izraelu słyszycie syreny, zbiegacie do schronu, po chwili słyszycie bum. To bum to jest właśnie rakieta przechwycona przez pocisk z żelaznej kopuły. Potem zalecane jest, żeby po tym jak syreny ustaną, zostać w schronie około 10 minut. Dlaczego? Bo chcemy uniknąć sytuacji, kiedy te odpadki i odłamki ze zneutralizowanej rakiety mogą spaść Wam po prostu na głowę, więc lepiej być w schronie. Podczas tego konfliktu teraz Iron Dome był w stanie przechwycić również drony. Okej, to tyle w tym temacie. Mam nadzieję, trzymajmy za to kciuki. Ja chyba od tego wszystkiego będę potrzebowała jakiejś chwilowej przerwy. Ale jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania albo coś Was będzie interesowało i będę w stanie Wam na to odpowiedzieć, dawajcie znać śmiało w komentarzach na dole i może nie od razu, ale w przeciągu kilku dni postaram się na to odpowiedzieć. Dziękuję też wszystkim i każdemu z osobna za każdy komentarz z wyrazami wsparcia. Naprawdę jesteście wielcy. W przyszłym tygodniu widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem, mam nadzieję, nie będzie to film na temat konfliktu w Izraelu, ale coś, co uważam, że też jest bardzo ważne i dotyka polskiego podwórka, więc polecam Wam, żebyście zasubskrybowali mój kanał, klikając dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu. Jeżeli ten film Wam się spodobał z kolei, zostawcie proszę łapkę w górę. No i zapraszam Was też na moje inne social media. Jestem na Facebooku, na TikToku i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać niemal codziennie. Póki co, żegnam się z Wami i mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Pa!